W Związkim Biurze Poselskim Janusza Dzięcioła odbyła się w dniu dzisiejszym konferencja prasowa, której tematem było zakończenie kadencji Sejmu oraz rozpoczęcie kampanii wyborczej. Na spotkaniu był obecny również grudziądzki radny Michał Czepek. Radny miasta Grudziądza zasłynął w ostatnich wyborach samorządowych zdobyciem największej liczby głosów i rekordowym poparciem. W kampanii wspiera posła i stanowczo mówi: głosowałem w poprzednich wyborach i w tych także zagłosuję na Janusza Dzięcioła. Będę namawiał moich znajomych, by na niego także głosowali. Zapraszamy na konferencję. Pozwolicie Państwo, że złożyłem 62 interpelacje, zapytywałem 41 razy, łącznych wypowiedzi w Sejmie było 55. Jako poseł sprawozdawca, to znaczy poseł sprawozdawca to jest osoba, która jakby od początku do końca zajmuje się ustawą i nowelizuje te ustawy. Ja mam takich ustaw 18 i muszę Państwu powiedzieć, że jako poseł pierwszej kadencji to wcale nie jest mały wynik. Myślę, że to tak szybko sięgając do pamięci, to jest gdzieś drugi wynik chyba tutaj w województwie kujawsko-pomorskim. Poseł Karpiński chyba ma tyle samo, a kto jeszcze, to już powiem szczerze, nie pamiętam. Wystąpień w imieniu klubu mam 11. Proszę Państwa, dyżurów poselskich przez te 4 lata było 400. Najczęściej one odbywały się w poniedziałki, ale nie tylko, bo bardzo często było tak, że dzwonili ludzie, którzy chcieli się spotkać w różnego rodzaju sprawach, o różnych problemach rozmawiać, więc umawialiśmy się na godzinę, na spotkanie, załatwialiśmy jedną, dwie sprawy i przechodziliśmy dalej do swoich zajęć. W tym przez 4 lata w biurze poselskim dyżurował prawnik. Przyjmował we wtorki i czwartki. Liczba osób to jest około 640 ludzi, którzy z tych porad skorzystało. Powiem tak, te sprawy były różne. Najczęściej są to sprawy, które dotyczą jakichś spraw sądowych, które już albo się odbyły, zapadły wyroki i ktoś nie może się jakby z tym, człowiek, który nie może się z tym wyrokiem pogodzić, to przychodził właśnie do prawnika, żeby jakby jeszcze raz pomóc mu w napisaniu powtórnego pozwu do sądu, doradzić, czy w tej sprawie jest jeszcze sens jakby zwracać się do kogoś. Występowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich, ja jako poseł w imieniu ludzi, którzy tutaj przychodzili do biura. Wiem, że w tej chwili jest jedna ze spraw, jeszcze się toczy i jest nierozstrzygnięta, ale wszystko wskazuje na to, że Rzecznik Praw Obywatelskich pomoże człowiekowi, który tutaj przyszedł już jakby ze sprawą przegraną, z tym, że to się wszystko może, to co ten człowiek zamierzał, może się nie udać. Okazuje się, że Rzecznik Praw Obywatelskich wznowił całe postępowanie i będzie można o tym jeszcze rozmawiać. Ja myślę, że kilka takich przykładowych sytuacji, w jakich sytuacjach przewodniczyłem pod komisją. To jest podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o Straży Marszałkowskiej, podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, podkomisja do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy zmiany o policji, podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych. Teraz jeszcze na ostatnim posiedzeniu Sejmu miałem nowelizację ustawy o policji, która dotyczyła policyjnych awansów. Proszę Państwa, to co pokrótce działo się w Sejmie i myślę, że te wyniki mimo pierwszej kadencji, mimo tego, że zajmowałem się stricte tymi sprawami jako niedoświadczony parlamentarzysta, myślę, że ich było niemało i to jest całkiem dobry wynik. No i zacznijmy od tego, co się działo w Grudziądzu, co się działo wokół Grudziądza i wszystkich tych spraw tutaj naszych lokalnych.
Zacznijmy od tego, że Grudziądz jest miastem dużego bezrobocia. W mieście to jest prawie 23%, a w powiecie dochodzi do 27%. Nie zaczniemy zdobywać więcej pieniędzy na to, żeby jakby budować nowe stanowiska pracy, to powiatowemu urzędowi pracy będzie bardzo trudno. I poza projektami, z którymi występował powiatowy urząd pracy do tego urzędu na tworzenie nowych stanowisk pracy w roku 2010 udało się jakby sprowadzić czy wpompować 20 milionów złotych. W tym roku wpłynęło około 5 milionów złotych. Myślę, że te pieniądze zostały doskonale wykorzystane przez Powiatowy Urząd Pracy. Ja dalej tego już nie kontrolowałem, ale wiem od dyrektora, że za te pieniądze były robione szkolenia, za te pieniądze były robione nowe stanowiska pracy. I myślę, że to jest doskonały przykład tego, że jeżeli chce się koło sprawy chodzić, jeżeli naprawdę leży człowiekowi na sercu dobro mieszkańców jego miasta, tych mieszkańców, którzy nie zawsze mogą się przystosować do sytuacji ekonomicznej, jaka jest w kraju, czy nie zawsze mogą sobie, mówiąc krótko, znaleźć pracę, to były te pieniądze bardzo pomocne. Niedawno na jednym z takich spotkań z ludźmi, którzy uprawiają tytoń, właśnie się pan pochwalił, że z tych właśnie pieniędzy, chociaż mówił to w zupełnie innej wierze, ale wyszło na to, że właśnie z takich pieniędzy został przeszkolony jako kierowca, dostał nowe prawo jazdy, dostał dobre papiery na to, żeby zacząć nową pracę, ale okazuje się, że on mimo wszystko chce uprawiać tytoń i tak naprawdę wcale w tym zawodzie pracy nie szuka, a szkoda, bo pomogłaby ona mu w jego życiu, w jego egzystencji. Szanowni Państwo, następnym projektem, w którym brałem udział, to swego czasu przyszedł do mnie pan prezydent miasta Grudziądza z listem od pana ministra Grabarczyka, że nie będzie pieniędzy na budowę trasy średnicowej, naszej tej trasy średnicowej Grudziądz. To jest jedna z inwestycji, która w tej chwili toczy się w województwie kujawskim i to jest jedna z największych inwestycji w województwie kujawskim, a największa w naszym mieście. No i nie było innej rady, tylko trzeba było jakby wziąć na siebie obowiązek negocjacji między Ministerstwem Infrastruktury a prezydentem miasta Grudziądza i doprowadzić do tego, żeby panowie prezydenci z przygotowanymi merytorycznie materiałami do tego ministerstwa trafili i prosić ministra Grabarczyka o to, żeby ta trasa średnicowa w Grudziądzu była obudowana. Sami dobrze wiemy, jaka to jest dla miasta szansa. Wiemy dobrze też o tym, że ta trasa zmieni obraz Grudziądza. W przyszłości na pewno powinna ściągnąć do Grudziądza przy odpowiednich działaniach władz naszego miasta, powinna ściągnąć inwestorów i zmienić obraz naszego miasta. Na tą inwestycję miasto otrzymało 120 milionów złotych. Proszę Państwa, to są potężne pieniądze. Kto by pomyślał, że w ciągu dwóch kadencji uda się zdobyć tyle pieniędzy, bo przecież w kadencji, w której był prezydentem jeszcze pan Wiśniewski, też dostaliśmy pieniądze na to, żeby budować drogi i było tego 80 milionów złotych. Ale to są dwa projekty, które były robione dla Grudziądza. Myślę, że doskonałym takim przykładem to jest Rondo Brodnickie, które w tej chwili jest budowane. Okazało się, że brodniczanie pobudowali obwodnicę i tak naprawdę byłaby to droga donikąd. Trzeba było jakby na prośbę pana burmistrza Jarosława Radacza znów umówić się w Ministerstwie Infrastruktury i poprosić, żeby to rondo zostało budowane. Ta inwestycja już jest realizowana. Brodniczanie się cieszą, cieszy się burmistrz tego miasta, bo po pierwsze odciąży to, dobrze wiemy, jak Brodnica jest miastem zakorkowanym. Tam w południe od godziny gdzieś 12 do godziny 17 nie można było przejechać w kierunku Warszawy. Myślę, że ta droga, która zostanie połączona, wybudowana przez Brodniczan czy przez urzędników Brodnicy w połączeniu z tym rondem, doskonale
doskonale, odblokuje to miasto i będzie można przez to miasto swobodnie przejeżdżać. Szanowni Państwo, to są takie jakby trzy duże inwestycje, dla których ja pracowałem. Ale oprócz tego były sytuacje takie, gdzie pracowałem dla ochotniczych straży pożarnych. Udało się naszym strażakom z naszego powiatu grudziąckiego wspomóc ich, ale także pomóc tym strażakom, organizując duży bojowy samochód strażacki, na który oni liczyli. Udało się znaleźć sponsorów na to, żeby wspomóc Ochotniczą Straż Pożarną w Podwiesku. Słuchajcie Państwo, dostali oni ratowniczą torbę i dostali oni agregat prądotwórczy, który im był bardzo potrzebny z tego względu, że oni biorą udział w tych wszystkich akcjach, które dzieją się na drogach. W tych wypadkach, które dzieją się na drogach, to właśnie mieliśmy tą straż wprowadzić do krajowego systemu ratowniczego. Okazało się, że wszystko zostało pozałatwiane w Warszawie, tylko nasi strażacy zapomnieli o tym, że muszą jeszcze pozałatwiać wszystkie sprawy związane z KRS-em i nie udało się tego zrealizować, ale mamy wszystko tak zrobione, że jeżeli tylko skończą się te wszystkie sprawy związane z tą urzędniczą sytuacją, to będziemy mogli tą straż wprowadzić do krajowego systemu ratowniczego. Ale to także, proszę Państwa, spotkania z dziećmi i z młodzieżą, to także jakieś większe lub mniejsze sponsoringi przez biuro poselskie, przez posła Grudziąckiego młodzieży. Udało się wysłać na obóz taki właśnie kondycyjny, taki sportowy obóz jedno z dzieci, które po prostu nie miało pieniędzy na to, żeby na ten obóz jechać, więc szczerze wsparliśmy to dziecko i udało się na ten obóz kondycyjny to dziecko wysłać. Udało się zorganizować wyjazd dzieci ze szkoły z Łasina do Sejmu, proszę Państwa. Szkoła nie miała pieniędzy, żeby dzieci do Sejmu dowieźć, więc była okazja, żeby w tym Sejmie przywitać. Ale muszę powiedzieć, że ja już trochę wspominałem o moich kontaktach także z rolnikami. Proszę Państwa, to jest to takim świetnym chyba i bardzo miłym akcentem tej kadencji poselskiej to było to, że mogłem pomagać i współpracować ze stadniną koni w Jankowicach. To jest chyba, ja jestem z pierwszego mojego wykształcenia rolnikiem i te kontakty sobie bardzo mocno ceniłem, bo to był jakby przypomnienie sobie moich lat młodzieńczych i to, co przez wiele lat robiłem, bo przez 20 lat pracowałem w rolnictwie i myślę, że to jest doskonała, to był dla mnie taki doskonały sposób na to, żeby nie zapomnieć o tym, co robiłem, ale też pomóc właśnie tej stadninie współpracować i z hodowcami bydła, brać udział w ich wystawach, brać udział jakby w przemianach, które się w tej stadninie działy, bo do tej stadniny właśnie do tej stadniny przykładowej takiej w Jankowicach zostało włączone stado ogierów w Kętrzynie i myślę, że to też pokazuje, że to aspekt tej pracy był taki bardzo szeroki, nie tylko zawężał się na mieście Grudziądzu, ale byliśmy w Brodnicy, w Golubiu Dobrzyniu, pracowaliśmy dla powiatu chełmińskiego, bo to przecież Ochotnicza Straż Pożarna to jest powiat chełmiński. To jest jakaś taka właśnie ścisła współpraca, ale i okręg wyborczy jest bardzo duży, więc na pewno do wielu miejscowości, wiele spraw gdzieś tam uciekło nam pewnie między palcami. Pierwsza kadencja ma to do siebie, że faktycznie trzeba się tego, mamy zupełnie, jestem przekonany, że Państwo i ja wtedy, kiedy szedłem do Sejmu, mamy zupełnie inne wyobrażenie, jakie jest w Sejmie, jak wygląda praca sejmowa, a realia pokazują nam zupełnie coś innego i myślę, że to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba było połączyć ten brak doświadczenia, ale z chęcią pracy, z chęcią pokazania się. No i to powiedzmy na tyle. Mam nadzieję, że Państwo będziecie mieli jakieś pytania, gdzie będziemy mogli sprecyzować jeszcze tą moją działalność.
chyba że pan Michał Czepek będzie chciał jakby dwa słowa jeszcze powiedzieć, bo serdecznie mu dziękuję. Poprosiłem go tutaj na tą konferencję jakby dlatego, żeby pokazać, że miałem wiele takich sygnałów, że gdzieś mało mnie w Grudziądzu widać i że jakby z tego Grudziądza bardziej uciekłem gdzieś tam na powiaty. Wcale nie jestem, jak Państwo widzicie, cały czas w kontakcie z radnymi, cały czas gdzieś tam próbuję wiedzieć, co się w mieście dzieje, ale też mieć jakby, może nie kontrolę, bo to źle powiedziane, ale wyobrażenie tego, co się w mieście dzieje, po to właśnie, żeby dla tego miasta pracować i dla jego mieszkańców. Szanowni Państwo, ja się zdecydowałem wesprzeć Janusza Dzięcioła w kampanii wyborczej z prostego powodu, dlatego że 4 lata temu oddałem głos na Janusza Dzięcioła. No i ja jestem wyborcą takim bardzo wymagającym, także sprawdzam na bieżąco, co Janusz Dzięcioł robi w Sejmie. To wszyscy mogą sprawdzić na stronie sejm.pl. No ja jestem zadowolony z mojego głosu oddanego 4 lata temu na Janusza Dzięcioła z prostego powodu. 18 ustaw to jest bardzo ładny dorobek. Poseł to nie jest konkurs piękności, to nie jest osoba, która ma się pokazywać głównie w mediach. To jest osoba, która ma ciężko pracować po to, żeby zwykli obywatele, tacy jak ja, mogli rozumieć prawo, jakie posłowie uchwalają i mogli to prawo respektować. Janusz się specjalizuje w dwóch dziedzinach życia. W bezpieczeństwie oraz pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to przewodniczył kilku podkomisjom, które zmieniały prawo, ustawę o policji, ustawę o strażach gminnych, ustawę o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, czy inne, jeżeli chodzi o resorty siłowe. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to jak Państwo słyszeliście, zdobyte pieniądze dla Urzędu Pracy w Grudziądzu, dla Grudziądzan i dla osób, które mieszkają w powiecie grudziąckim, ale też kilka ustaw, które miały ułatwić system pomocy społecznej dla obywateli. Dlatego w tych wyborach popieram pana Janusza Dzięcioła. A ja serdecznie dziękuję, bo pozwolicie Państwo, bo jeszcze o jednej ważnej sprawie nie powiedziałem. To jest tak, jak zresztą głosi moja ulotka. Od początku moją pierwszą taką poselską interwencją, bo może to taka ciekawostka jest, to były problemy WZ-u w tym, które nie miały jakby podpisanych umów na to, żeby prowadzić swoją działalność i żeby remontować sprzęt, nie miały z Ministerstwem Obrony Narodowej podpisanej umowy. I to była moja pierwsza interwencja poselska i ona się udała. Proszę Państwa, po tygodniu Wojskowe Zakłady Uzbrojenia miały tą umowę podpisaną i do dzisiaj nie ma z tym żadnych kłopotów. Ale zrodził się następny kłopot i to taki troszeczkę bardzo ważny. Ja wykorzystałem nawet do tych celów spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem wtedy, kiedy był w szpitalu. Konsolidacja Wojskowych Zakładów Uzbrojenia z Bumarem. Naszym zdaniem, zdaniem związkowców Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, ona jest o tyle niekorzystna, że pracownicy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia mogą stracić swoje stanowiska. Nie wszyscy oczywiście, ale mogą stracić swoje stanowiska pracy. Mi zależy na tym, żeby ta konsolidacja się nie stała z tego względu, że dzisiaj nasze Wojskowe Zakłady Uzbrojenia to doskonały zakład pracy. Przez te 20 lat sam poszukał sobie rynków zbytu, sam zorganizował sobie jakby od nowa produkcję, rynki zbytu i dzisiaj to jest doskonale działający zakład przynoszący Skarbowi Państwa duże zyski w postaci efektów finansowych. I wtedy, kiedy była taka potrzeba, to związkowcy tych zakładów wojskowych uzbrojenia do mnie się zgłosili. Udało się tą konsolidację zatrzymać. Z przykrością muszę powiedzieć, że nie udało jej się zatrzymać na stałe, bo jest robiony jakby nowy program, są robione nowe założenia. Ale myślę, że trwają te prace. Wtedy, kiedy pan premier tu zgościł u nas w Grudziądzu, ja w szpitalu wykorzystałem taką okazję, żeby byliśmy akurat w Warszawie na takiej konferencji, gdzie brało udział Ministerstwo Obrony Narodowej, gdzie byli ludzie z poszczególnych zakładów przemysłu uzbrojenia.
I oni jakby zgłaszają swoją niechęć do tej konsolidacji z tym Bumarem. My to stanowisko panu premierowi przekazaliśmy do rąk własnych, bo bardzo często może być tak, że te stanowiska jakby do premiera nie docierają, bo one gdzieś tam grzęzną w ministerstwach. Cieszę się, że to się udało zrobić. Myślę, że to będzie owocowało tym, że wojskowe zakłady uzbrojenia będą pracowały tak jak do tej pory, będą zatrudniały coraz więcej ludzi i będą przynosiły coraz większe efekty finansowe. Także o tym jeszcze chciałem Państwu dodać, bo to też jest bardzo ważna sprawa. To jest taka sprawa właśnie, o której mówił Pan Michał Czepek, że Grudziądz jest takim miastem, gdzie jest właśnie takich dużo społecznych problemów, gdzie każde stanowisko pracy jest bardzo ważne. Każdy pracownik, który to stanowisko traci, musi być ważny z tego względu, że wcale nie jest łatwo pozyskiwać pieniądze na przeszkolenie, bo dzisiaj nie wiemy, jaki będzie następny Sejm, jak się ułoży, kto będzie przy władzy, kto będzie rządził. To wszystko jest w Państwa rękach. Ja jakby już teraz kończąc definitywnie swoją odpowiedź, bardzo Państwa proszę, miejcie Państwo na uwadze to, co powiedziałem. Jeżeli faktycznie uznacie, że zrobiłem coś dla tego miasta, że nie przyniosłem Wam wstydu i że możecie Państwo oddać na mnie swój głos, to ja o ten głos bardzo Państwa proszę i zależy mi na tym, żeby dalej być w Sejmie, żeby móc pracować, bo druga kadencja na pewno przyniesie lepsze efekty. Dodam jeszcze tylko, że każdy Grudziądzanin dostał takie sprawozdanie z pracy czteroletniej poselskiej w postaci takiej gazetki. Czy w tym liście do premiera był ten jeden postulat tylko, czy więcej tam było życzeń? Nie, bo tak naprawdę myśmy akurat to spotkanie z premierem spadło nam jak, powiem, kasza manna z nieba, z tego względu, że i tak nosiliśmy się z zamiarem dotarcia do premiera, żeby mu to przekazać. To wcale nie jest taka łatwa sprawa. Ja poprzednie stanowisko nosiłem gdzieś z sobą około 2 miesięcy, zanim do premiera dotarłem, bo przecież gdyby każdy poseł mógł do premiera z każdą sprawą lecieć, to on nie mógłby wykonywać swoich obowiązków. Więc ja jakby z premedytacją wykorzystałem to spotkanie i wręczyłem właśnie tylko to stanowisko tych wojskowych zakładów uzbrojenia, żeby tą konsolidację zatrzymać, żeby zmienić, ale tam były też nie tylko to, żeby zatrzymać, ale były projekty, jak zrobić, żeby był wilk syty i owca cała, jak też, bo to było stanowisko nie tylko naszego WZU, ale wszystkich lotniczych zakładów remontowych w Bydgoszczy, naszego WZU i wszystkich innych zakładów tych związanych z remontami tymi wojskowymi w kraju. To było tak właśnie, że nam nie zależy na tym, żeby nie robić jakby jakiejś takiej reformy, czy nie robić jakby zmian w tym przemyśle wśród tych zakładów zbrojeniowych, ale zależy nam na to, żeby z jednej strony Bumar, który dzisiaj jest wielkim konsorcjum takim, ale potrzebuje jakiejś takiej własnej restrukturyzacji, żeby to się nie odbywało kosztem tych właśnie małych zakładów remontowych, bo przecież nie wszystkie one osiągają takie wyniki, jak osiąga nasze WZU, prawda? Są zakłady słabsze, z którymi dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej musi myśleć i nad tym, co zrobić, żeby te wyniki finansowe były inne. Nasz zakład jest w tej dobrej sytuacji, że oni myśleli o sobie przez 20 lat sami. Dzisiaj wypracowali doskonałe efekty i chcielibyśmy, żeby nam tych efektów, ich pracy nikt nie zepsuł. Sprawa Solanek, temat, który jeszcze interesuje część mieszkańców Grudziądza, oczywiście coraz to malejącą. Czy w przyszłej kadencji wesprze Pan jakieś inicjatywy, które jednak by doprowadziły do rozwiązania problemu w jedną lub w drugą stronę, bo albo oddania jakiejś prywatnej firmie, albo przekształcenia w jakiś ośrodek związany bezpośrednio ze szpitalem tylko i wyłącznie. W tej chwili w takiej próżni troszeczkę funkcjonujemy w tym temacie. Zgadzam się z Panem, że Solanki nasze jakby funkcjonują w próżni. Ja pamiętam czas, kiedy Pan Prezydent Wiśniewski wyszedł z propozycją, jako ja byłem wtedy radnym tego miasta i muszę powiedzieć, że bardzo bałem się tego pomysłu, bo myślałem, że to będzie coś, co
co nie chwyci, że to będzie coś, gdzie będą jakieś tam prane pieniądze. Okazało się, że te solanki zostały zrobione, że pomysł chwycił, ale i że wszyscy związani jakby chcieliby z nich korzystać. Ja jestem dzisiaj, wtedy i dzisiaj byłem przeciwny, żeby oddawać to w prywatne ręce. Z tego względu, że były te solanki budowane za pieniądze miasta i pewnie ktoś by powiedział, że jeżeli sprzedamy, miasto zyska tam pieniądze. Nie, ale miasto pewnie zyskałoby pieniądze, ale mieszkańcy, którzy nie są tak zasobni, powiem kolokwialnie, w kasę, nie mogliby z tych solanek korzystać. Dzisiaj nie tylko Grudziądzanie z tych solanek korzystają, bo ja dobrze wiem, że przyjeżdżają ludzie z Fidzyna, przyjeżdżają ludzie z Chełna, przyjeżdżają ludzie z całego powiatu naszego grudziąckiego i z okolicznych miast do tych solanek. Skoro pomysł tak chwycił i skoro on jest tak dobry, ja jestem przekonany, że nie należy ich oddawać w prywatne ręce. Powiem szczerze, gdyby to ode mnie zależało, dzisiaj oddałbym to szpitalowi, zrobił z tego jakiś taki oddział balneologiczny i pewnie rozwiązałby się problem i pieniędzy. No, trzeba pozyskiwać z funduszu. Myślę, że wtedy byłaby możliwość pozyskania także i pieniędzy z Funduszu Zdrowia. Do tego wsparłoby to miasto i te solanki mogłyby dzisiaj odżyć. Ja nie chciałbym mówić o tym, co się dzieje, o wszystkich personalnych takich sprawach, bo to nie jest ani czas, ani miejsce dzisiaj, żeby to rozwiązywać. Powiem tak, jestem za tym, żeby solanki rozwijać, żeby solanki były, ale też jestem za tym, żeby solanki albo oddać szpitalowi, bo wtedy myślę byłyby najlepiej zarządzane, można by pozyskiwać na nie pieniądze, można by je rozwijać. A dzisiaj tak naprawdę stanęliśmy przed problemem, co dalej robić, bo po dość długim czasie, kiedy one funkcjonują, urządzenia zaczynają się psuć, trzeba to remontować i tak naprawdę nie widać dzisiaj jakby pomysłu na to, co dalej z nimi robić. No tutaj mamy odmienne zdanie, Janusz, tak? Zupełnie, bo ja z punktu widzenia radnego, który wspiera z budżetu miasta tą spółkę, no wychodzę z założenia, że chyba najlepszym rozwiązaniem jest oddać to w ręce prywatne, ponieważ miasto nigdy nie będzie miało wystarczających środków na to, żeby prowadzić własne inwestycje, a do tego, żeby jeszcze dokapitalizować spółkę, jaką jest Geotermia Grudziądz. Więc chyba oddanie w ręce prywatne to jest najlepsze, co można zrobić. Nie chodzi tu o zastrzyk finansowy do budżetu miasta ze sprzedaży, tylko chodzi o to, że jednak kapitał prywatny ma większe możliwości pozyskania dofinansowania niż miasto, bo jaki jest budżet miasta, jakie jest nasze zadłużenie, każdy chyba wie. Macie Państwo tutaj przykład konfliktu pokoleń i myślę, że właśnie na tym powinna polegać, na tym polega demokracja, na tym polega to, co w kraju dzisiaj powinniśmy robić. Siadać, dyskutować, nawet wtedy, kiedy są odmienne zdania, kiedy jest inny pogląd na sprawę. Zawsze jest gdzieś konsensus, tego konsensusu dla sprawy trzeba szukać. Ale tylko w dyskusji, tylko w takiej właśnie dyskusji, która nie prowadzi do zwady, do kłótni, do jakiegoś wariactwa politycznego, które dzisiaj zaczyna się napędzać niepotrzebnie, bo doprowadzimy Polskę do powiem szczerze, do zguby. Jeżeli tak będziemy dalej z sobą rozmawiali, jeżeli będziemy dalej tak się kłócili i spierali, jak kłócimy, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale my jesteśmy tutaj wszyscy dobrej myśli, dobrej nadziei. Jak Państwo widzicie, potrafimy rozmawiać o sprawach różnych, spokojnie, ale wiemy, że gdzieś tam jest konsensus i czy prędzej, czy później do tego dojdziemy. Były lata, kiedy Grudziądz przodował w statystykach w takiej drobnej przestępczości, szczególnie ulicznej, jeżeli można to tak nazwać. Pan specjalizuje się w Sejmie w takiej tematyce typowo związanej z bezpieczeństwem, że tak powiem. Zapewne też, czy mógłby Pan wykazać, jakie do tej pory Państwo w Sejmie przeprowadzili nowelizacje lub może jakieś nowe akty prawne wprowadzili w życie. Ewentualnie co Pan by planował i chciał zmienić w następnej kadencji w tym zakresie? Dobrze Pan mówił. Grudziądz kiedyś był faktycznie takim miastem, gdzie jakbyśmy poszukali w tych statystykach przestępczości, to było tego dużo. Ale myślę, że wtedy, kiedy
zostałem radnym miasta. Wtedy, kiedy pracowałem w Komisji Bezpieczeństwa tutaj naszej Grudziąckiej, już doszliśmy do takiego wniosku, że będziemy jakby... Ja zacznę jakby najpierw tutaj od tego naszego punktu miasta Grudziądza, więc już wtedy wiedzieliśmy, że musimy jakby poszerzać działalność Straży Miejskiej, żeby wspomóc policję nie w środkach finansowych, bo ona miała, ma i będzie miała jeszcze pewnie trochę kłopotów finansowych cały czas, ale właśnie w ten czynnik ludzki, żebyśmy mogli przejść do służb 24-godzinnych, żebyśmy mogli stworzyć wspólne patrole Policji, Straży Miejskiej. I myślę, że te wszystkie zabiegi, ale też i to, co się działo w Urzędzie Miasta, że coraz większe środki zostały przekazywane na pomoc grudziąckiej Policji. Później te zmiany komendantów, które nastąpiły, doprowadziły do tego, że dzisiaj w Grudziądzu, że dzisiaj Grudziądz jest jakby miastem takim o wiele spokojniejszym. Te statystyki zmieniły się na pewno na korzyść. Ja nie chciałbym tutaj mówić, że to tylko te działania tam powiedzmy Straży Miejskiej wpłynęły na to, że w Grudziądzu jest dobrze. Nie, sama praca policjantów. Ci policjanci sami dążyli do tego, żeby też zmniejszyć czy polepszyć te wszystkie statystyki. Ale w Sejmie, wie pan, myślę, że nowelizacja ustawy o strażach miejskich, gdzie strażnicy dostali większe kompetencje, gdzie mogą jakby szerzej i bezpieczniej chodzić z policjantami w patrolu, gdzie są dla siebie partnerami. Kiedyś tak było, że strażnik idąc z policjantem w patrolu tak naprawdę był po troszeczce zagrożeniem dla policjanta, bo nie miał jakby ani środków przymusu takich, które mogłyby tego policjanta wspomagać oprócz siły fizycznej, chwytów obezwładniających, pałki typu tomfa, a to troszeczkę w takich prewencyjnych siłach jest za mało. Dzisiaj ci policjanci dostali jakby doskonałe takie urządzenie w postaci paralizatorów, teserów, które gdzie mogą jakby tego swojego współpartnera w patrolu ochraniać, zabezpieczać, czy udzielić mu jakiejś takiej pomocy. Myślę, że to jest ta właśnie ustawa o strażach miejskich, ale to też jest nowelizacja ustawy o broni i amunicji, w której ja brałem taki udział od początku do końca, gdzie nowe zasady pozyskiwania broni, określenia, co jest niebezpieczne, co jest bezpieczne, co można nosić, w jaki sposób nabywać i myślę, że to też spowodowało dzisiaj jakby to, że jest bezpieczniej, że wszystkie te nowelizacje policji, które, ustawy o policji, które do tej pory były robione, mają właśnie to na celu, żeby w miastach takich jak Grudziądz, ale i w innych, i w Chełmie, i w Brodnicy, i w Golubiu Dobrzyniu, i w Warszawie, i gdzie tylko było bezpiecznie. Ale myślę, że też i sama świadomość obywateli dzisiaj jest zupełnie inna. Reakcja tych obywateli jest zupełnie inna. Dzisiaj jakby dotarliśmy już do ludzi, że wtedy, kiedy dzieje się coś na ulicy, to trzeba naprawdę wzywać te siły, czy Straż Miejską, czy Policję, czy inne jakieś służby ochrony, które w tym względzie działają. Zobaczcie Państwo, jak to wszystko się zmienia. Ja zawsze, ja jestem trochę jakby, jeżeli chodzi o firmy ochroniarskie, takim troszeczkę sceptykiem, bo cały czas jakby musimy nad tą ustawą pracować, cały czas ją polepszać. Wiem, że przecież moją inicjatywą na ostatniej Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych było jakby to, żeby te służby ochrony usatysfakcjonować, to w następnym Sejmie, już na ostatniej komisji wniosłem taką inicjatywę, żeby w następnym Sejmie, na najbliższych komisjach uchwalić dzień, święto takie pracownika ochrony, żeby pokazać tym ludziom, że zależy nam na tym, żeby oni nie tylko pracowali, ale także, że my rozumiemy, jak ciężka i jak niebezpieczna jest ich praca. Pewnie, że w tym względzie trzeba jeszcze wiele pracować, trzeba wiele jeszcze jakby ludzi szkolić, trzeba dobierać zupełnie, trzeba jakby dobierać tych ludzi tak, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to są pracownicy ochrony. Bo ja na początku, kiedy pracowałem w Straży Miejskiej, to muszę Państwu powiedzieć, że
tych samych ludzi, z którymi ja, powiem tak kolokwialnie, ganiałem się na ulicy i gdzieś tam spotykaliśmy się w różnego rodzaju dwuznacznych sytuacjach, to później spotykałem na meczu w Dyświecie i okazało się, że oni byli ochroniarzami i chronili meczu. I to były takie śmieszne sytuacje. Dziś już tego nie ma. Zobaczcie Państwo, jak pięknie ci ludzie są dzisiaj ubrani, jak dobrze wyposażeni, jak dobrze wyszkoleni. Pewnie, że wtedy, kiedy idą takie, powiem, hordy kibiców, nie zawsze można opanować sytuację. Ale myślę, że i policja, i straż miejska, i służby ochrony, i wszystko to wtedy, kiedy będzie ściśle ze sobą współpracowało, to będzie to wszystko działało na nasze bezpieczeństwo, na to, żebyśmy czuli się bezpieczniejsi i żebyśmy byli, nie musieli się przejmować, że ktoś nam na ulicy będzie wyrywał torebkę. Pytanie do radnego Czepka. Radnego Czepka. Mamy dwóch kandydatów z Grudziądza, z listy Platformy, liczących się, że tak powiem. Co przeważyło, że poparł pan pana posła? Jak sumiem, bo niewątpliwie jest to jakiś hit dzisiejszej konferencji. Zdecydowałem się poprzeć Janusza Dzięcioła z prostego powodu. 4 lata temu oddałem głos na Janusza Dzięcioła. Przez 4 lata kontrolowałem, jak wygląda jego praca w Sejmie. I choć może nie był posłem, który najczęściej pokazywał się w telewizji, no to uważam, że nie taka jest rola posła. Rolą posła jest uchwalanie prawa, które my rozumiemy i którego przestrzegamy. W związku z tym, że Janusz Dzięcioł zajmuje się głównie kwestiami bezpieczeństwa, no robi to perfekcyjnie i dlatego właśnie zdecydowałem się poprzeć go w tych wyborach. Pytam po prostu, chodzi mi, no cieszy się pan dużym poparciem, prawda? Tutaj w regionie i w mieście zdobył pan największą ilość głosów. Myśli pan, że przełoży się to na poparcie dla pana posła? Ja absolutnie nie wychodzę z takiego założenia, że moi wyborcy muszą... Może inaczej, natomiast ja moją wiedzą, moim wsparciem chcę po prostu pomóc Januszowi Dzięciołowi w kampanii. Może inaczej, czy będzie pan namawiał albo poleci pan swoim wyborcom? O, może w ten sposób. Namawiam z całą pewnością wszystkich moich znajomych na to, żeby głosowali na Janusza Dzięcioła. Pytań więcej nie ma, więc serdecznie państwu dziękujemy, że państwo przybyliście, że uświetniliście tę konferencję. No a tak naprawdę reszta należy do państwa. Reszta należy do państwa. Na pewno z państwem się spotkamy po wyborach, żeby podsumować kampanię i wyniki wyborów. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.